Hej, witajcie. Deszczowo, męcząco, nieregularnie. Mam bardzo duży projekt, który kończę i on pochłania w zasadzie wszystkie siły, jakie mam. Nie wiem, czy macie czasami tak, że na koniec takiego naprawdę pracowitego dnia dochodzi do sytuacji, w której po prostu między uszami zostaje taka pustka. I ta pustka już nie myśli, nie tworzy, jest po prostu... przełącza się na podstawowe potrzeby: pić, jeść, spać i do widzenia. Troszkę to tak wyglądało u mnie przez ostatnie dni. Ale jadę teraz rano, jeszcze jakieś resztki siły są, więc spróbujmy. Ale też nie jestem w stanie na pewno wyjechać z jakimiś mega ciężkimi tematami. Bardziej chciałem porozmawiać nostalgicznie, bo... może zacznę od początku. Ja jestem pewnie jedną z nielicznych osób i nie wiem, czy to wstyd, czy to nie wstyd, ale ja słucham radia w każdym razie, w samochodzie szczególnie. Chociaż w domu też mam taki nawyk, że bardzo często rano szczególnie włączam radio po prostu. Mniejsza o to jaka stacja, bez jakichś tam ciężkich naleciałości, po prostu tak, żeby troszkę muzyki posłuchać, pośmiać się razem z prowadzącymi, którzy w telewizji śniadaniowej bardzo często po prostu dużo żartów się odbywa rano i tak dalej, i tak dalej. Powiedziałem w telewizji śniadaniowej, prawda? Nie, chodziło mi o radio śniadaniowe. Nie wiem, czy coś takiego w ogóle funkcjonuje. W każdym razie to deszcz oczywiście tak szumi dodatkowo, za co przepraszam i z czym nie jestem w stanie niestety nic zrobić. Natomiast próbuję jeszcze zmienić pas, ale ciężka sytuacja. To, o czym chciałem pogadać, to elementy, które pojawiają się, kiedy w radiu leci piosenka, która kojarzy mi się z młodością, czy też z dzieciństwem wręcz. Wiecie, jak to jest, teraz wiele coverów, remixów, jak gdyby nowych wersji starych utworów. No i tak naprawdę, jak na to nie spojrzeć, to pojawia się muzyka, która ma w moim takim zegarze wewnętrznym funkcjonuje już od 30 na przykład lat, bo usłyszałem te utwory pierwsze, kiedy miałem 7 lat. 7, 8, 9 lat, prawda? Więc to jest kawał czasu i kiedyś chodziło takie zajęcia związane z lepszym zapamiętywaniem, szybszym uczeniem się i tam było coś takiego, że taka metoda tworzenia haków pamięci, czyli kiedy coś przyswajamy, to mamy taką swoją listę rzeczy i tworzymy, jeżeli dobrze pamiętam, nie dam sobie głowy usiąść, tworzymy taką mini historyjkę, na podstawie której przyporządkowujemy konkretny element do tego haka myślowego, do tego miejsca, w którym on sobie zawiśnie. I wtedy, kiedy będziemy chcieli go sobie przypomnieć, to wystarczy, że sięgniemy pamięcią do tych haków myślowych i to powinno wyskoczyć. I ja mam wrażenie, że mimowolnie wiele utworów stworzyło takie właśnie skróty myślowe u mnie w głowie i wyzwala takie fale wspomnień, co ciekawe. I one się same włączają, ja tego nie kontroluję, nie planuję, po prostu nagle pojawia się u mnie w głowie skojarzenie, jakieś takie bardzo ciepłe odczucia związane z tym, że ten utwór towarzyszy mi już bardzo, bardzo długo, ale też wiąże się z jakimiś tam wspomnieniami. Jestem ciekawy, czy w ogóle tak macie, czy muzyka w ten sposób na was działa. Jest to pewnego rodzaju ciekawostka i zagwozdka dla mnie, bo tak mówię, nawet w środku dnia, gdyby ktoś puścił mi taki utwór, myślę, że z powodzeniem ta sytuacja z tą nostalgią, z tym przypomnieniem pojawiłaby się. Nie wiem, czy ma to jakiekolwiek pozytywne czy negatywne znaczenie, żeby to pozostać w duchu tego, o czym zazwyczaj mówię. Ale po prostu pojawia się i jest elementem mnie i ja jestem elementem tego. Natomiast jest to fantastyczny element pod jednym względem, to znaczy nie wiem, czy jest coś innego, co tak dobrze połączyło się gdzieś z moją przeszłością i potrafi ją przywrócić do życia. Jest to miłe. Ja naprawdę zapisuję te wszystkie momenty na kartce tego zeszytu, czy notatnika, gdzie wrzucam po prostu miłe rzeczy.
Tyle dzisiaj. Tak, chciałem kilka sobie chyba pogadać. Oczywiście to nie jest związane z pracą, z myśleniem o tym, co muszę przygotować. Mam nadzieję, że nie daje ci się też tobie, że jakoś ten tydzień płynie, dosłownie. Trzymajcie się, widzimy się jutro, mam nadzieję. Hej!